Jo, tutaj Olka i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Nie mogę mówić głośno, bo Tadeusz Władek nas usłyszy, ale cześć, tutaj jestem ja i jesteśmy gęsią. Teraz możemy mówić głośniej, bo on sobie poszedł. Pod ostatnim odcinkiem dobiliście 2839 łapy w górę, także wow, dziękuję wam bardzo. Super się cieszę, że pani agent gęś się wam podoba. I daliście 300 tysięcy, chciałam powiedzieć, 300 komentarzy, w jaki sposób mogę ogarnąć te dwa zadania, których nie zrobiłam na tym odcinku. I mówiliście, że tę tabliczkę trzeba wziąć na razie, także weźmy ją. I mamy zagęgać wtedy, kiedy Władysław Tadeusz Ogrodnik będzie tę tabliczkę wbijał. A jak na razie go nie ma, to chciałabym wam powiedzieć, żebyście dali łapkę w górę. Byłoby mi super miło. Gdybyście dali subskrypcję, o Boże, to byłoby mi jeszcze bardziej miło. Ale ja się zachowuję za głośno. Prawda? Zdzisiek Tadeusz! Proszę podejść! Potrzebna mi jest pana pomoc! Ktoś tu zniszczył tabliczkę! Zdzisiek Tadeusz? Ścisław? Ścisław? O! To nie ja, to tylko. Ścisław, chodź, tutaj tabliczka została zniszczona. Dlaczego nie chcesz przyjść? Dobre, chcesz grać w te gierki? To ci pod nos podłożymy, żeby się musiał ogarnąć. Ścisław! Gdzie jest Ścisław? Kwa, kwa, kwa! Honk, honk! Gdzie jest Ścisław? Gdzie on polazł? Ej, zobaczcie, że on normalnie znika z posiadłości. Ja nie wiem, co mu się ubzdrało. Może on ma żonę. Ale w sumie. Co nas to interesuje? My tylko chcemy troszeczkę uprzykrzyć mu życie. Zostawmy tę tabliczkę i poczekajmy na niego, ale to dziwne. O, jest, 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 jest. Dobra, dobra. My jesteśmy cały czas, byliśmy tutaj kwiatkiem. Chodź tu. To nie byłam ja. Przybij tą okropną rasistowską tabliczkę. Uważam, że kaczki powinny mieć prawa tak jak wszyscy inni. Prawda? I teraz czekamy. Prawda? I gdzie on jest? Czemu nie przychodzisz? Ścisło. Dobra. O, zauważył, zauważył. Nareszcie! Może byś ruszył swoje ogrodniczki. I teraz mamy zagęgać w tym momencie, kiedy on będzie to wbijał. Czyli cichutko, skupiamy się i. Jest! Mamy to! Udało się, prawda? No stary, no. I zobaczcie, otworzył nam furtkę do kolejnego miejsca, gdzie możemy robić kolejne misje. Ale została nam tutaj jeszcze jedna, czyli spraw, aby ogrodnik założył kapelusz przeciwsłoneczny. Jedna z osób, na pewno jeden komentarz widziałam, powiedziała, że musimy zrobić to w ten sposób. Mówię to cały czas w ten sposób, ale że musimy zrobić to tak, że Zdzisław Tadeusz, Władysław, będzie się schylał i w tym momencie, kiedy on się będzie schylał, mamy zabrać mu czapeczkę i wtedy on. I wtedy on podobno założy kapelusz przeciwsłoneczny. Sprawdźmy tę teorię. Mam nadzieję, że się Zdzisław schyli. No. To jest w ogóle mój piknik. Ej, stary, nie byłeś zaproszony. Co tak wbijasz i zabierasz moje marchewki, widzisz? Widzisz, ja tutaj miałam już marchewkę tą. Co za buc. Nie wiedziałam, że on nie dość, że jest rasistą dla gęsi, to jeszcze jest bucem, ale żeby tak wbijać na czyjś piknik, to jest w ogóle oburzające. No schyl się, zobacz, musisz. Oh! On sam sobie te. No weź się schyl, panie! Dobra, przyniosę ci te wszystkie rzeczy z piknika, ale proszę cię, no. Czemu nie chcesz? W ogóle łazisz po swoich marchewkach, wiesz o tym? Z ciebie taki farmer jest, że łazisz po swoich marchewkach? Ładno to tak? Kurczę, strasznie mi się wydaje, że. Zdzisław Tadeusz jest chyba oszukanym ogrodnikiem, jak tak bardzo niszczy swoje zbiory. Dobra! Zabrałam trochę rzeczy, ale i tak ich nie używałeś. Tylko graty miałeś swoim tym. Weź sobie ten dżem i miejmy nadzieję, że to będzie koniec, bo te kanapki i to jabłko już były tutaj, poza ogrodem. Także no stary, no. Idź odłóż ten dżemor. Ten dżemiks. I gdzieś się schyl. Może but ci się rozwiązał. Może, nie wiem, może marchewki, bo ktoś nie wiem, ktoś zobacz, ktoś marchewki chyba, kurczę, ci wyrwał, nie? Ale te szkodniki są w tym mroku aktywne. Ja po prostu nie wiem, te wszystkie stonki i robaczki, to one takie robią
problemy ze żniwami, ja wiem, jak to jest, Cisław Tadeusz, ja wiem. Musisz to będziesz wszystko, będziesz to musiał posprzątać na kolanach. Na kolanach, stary. Bo widzisz, to wszystko zrobiły te szkodniki. Musisz to podnieść. Musisz to podnieść. No, to nie ja, to mówię, że te szkodniki to zrobiły. Przecież to nie ja byłam! No, idź to podnieś. To nie byłam ja. Ja jestem, ja tylko patrzę na twoje te. Zobaczcie, i nawet nie... Moment. O tu, już. Chodź, będzie on się teraz schylał. To nie ja. Czy mi się wydaje, czy w ogóle mi nie targetuje tego, że mogę jego czapkę wziąć? Zobaczcie, mogę zabrać mu marchewkę, mogę zabrać mu klucze, ale nie mogę zabrać mu czapki, ponieważ nie ma tego wskaźnika, który powoduje, że mogłabym tę czapkę zabrać. Albo ja po prostu coś nie umiem. Dobra, nie będziemy przedłużać tego odcinka. Ja jestem strasznie ciekawa, co jest w tym kolejnym miejscu. Jak wiecie, albo to po prostu, znaczy ktoś mi napisał, jak to zrobić. Także no po prostu ja jestem beznadziejna. Może przy okazji jakoś to zrobię. A tutaj jest kolejne miejsce. O, jakaś woda. O, ja bardzo lubię wodę, ale wspaniała woda. Ojej, lubię tak sobie po prostu otworzyć skrzydła, sprawić, aby wiatr wiał w moje piękne, białe pióra. O, piłka. Ja chcę pograć w piłkę. Mogę pograć w piłkę? O. I gol dla najlepszej gęsi świata, która nie potrafi... Czekajcie, ja wyciągnę. O. Telewizory! Co mamy zrobić? Ale słuchajcie, dobra, ja zaczęłam grać w piłkę, myśląc, że jestem Beckhamem, ale nie zobaczyliśmy nowych zadań na to miejsce, więc sprawdźmy to. Zadania. Połam miotłę, zatrzaśnij chłopca w budce telefonicznej, spraw, aby chłopiec założył nie swoje okulary, spraw, aby ktoś odkupił swoje rzeczy, wystąp w telewizji, idź na zakupy, włóż do koszyka szczoteczkę do zębów, papier toaletowy, szczotkę do włosów, puszkę z jedzeniem, środek czyszczący, owoce i warzywa. Dobra. Może rozejrzyjmy się na początek, co tutaj się w ogóle dzieje. Mamy tutaj jakiegoś chłopczyka. Co? Ten chłopczyk się nas boi. Dobrze wiedzieć. I wygląda naprawdę zmartwionego. Tutaj mamy koszyk, w którym chyba będziemy musieli te rzeczy włożyć. Tutaj jest jakiś targ? O, papier toaletowy musieliśmy wziąć. Chodź, szybko papier toaletowy. O! No, weźmy ten papier toaletowy, włóżmy do koszyka. Kupujemy to! Proszę panią, ja włożyłam do koszyka to i jeszcze potrzebna mi jest puszka z jedzeniem. Bo chciałabym sobie zrobić obiad z pomidorami w puszce. A żeby zrobić ten obiad, muszę umyć patelnię. Także weźmy to. Dobrze robię? To są te rzeczy, które zbieram? Czekajcie. Papier toaletowy tak, puszka z jedzeniem tak, szczoteczkę tak. Co jeszcze mam zrobić? Owoce i warzywa, szczotkę do włosów i szczoteczkę zębów. Szczoteczki do zębów nigdzie na razie nie widziałam. Może obejdźmy z drugiej strony. Zobaczmy, co tu jeszcze jest. To ta szczotka, którą mamy połamać, prawda? A ta pani chyba nie jest zbyt dobrze do nas nastawiona. Tu są te owoce i warzywa. Więc zakradnijmy się. Zakradnijmy się. No idźże, babo! Dziękuję bardzo. Szybko. Nie, ja chcę pora. Dobra, mamy to. Tak w ogóle przypomina wam to coś? Dobra, skończyłam ten żart. Ale bardzo podobny, dobra. To jest mój por! Ja go kupuję do pani! Ale... Babo! To jest mój por! W takim razie, dobra, wysyłaj tego, ja jestem z kolejnego. Jak się będziemy tak bawić? Tak się będziemy bawić? Co? Babsztyl. Babsko. Ale ja chcę jakiś ten... Do pomidorów z puszki potrzebna mi jest cebula. Tutaj nie ma cebuli, tam jest tylko czosnek, ale por w sumie też się przyda, bo to prawie cebula, prawda? Nie lubię pora tak naprawdę, ale musimy wziąć, żeby doprawić. Ja bardzo potrzebuję ten por i ja go kupuję. Proszę mi nie przeszkadzać, jak go wkładam do koszyka. O, włożyłam. Czy coś jeszcze? Zobaczcie, owoce i warzywa nam już wykreśliło, czyli
praktycznie por jest owocem, ale przemilczmy to. Musimy jeszcze gdzieś szczoteczkę do zębów, szczotkę do włosów oraz puszkę z jedzeniem. Ej, puszkę z jedzeniem przecież mieliśmy. Nie mówcie, że jak ona to odkłada. Ej, ona to odkłada i to nam znika. Czyli musimy cały... Dobra. Jak tak, babo, chciałaś, to tak to będzie. Uciekamy z tym. Nie. Uciekamy z tym. Pójdziesz za nami tak daleko? Oj, ona idzie za nami tak daleko. Dobra. Weź sobie ten papier toaletowy. Nie ma z tobą rozmowy, głupia babo. To jest... Pewnie to twoja mama, tak? Dlatego go nikt nie lubi w klasie, tak? Wiesz co? Też bym się wstydziła, mając taką matkę. Także ja trochę rozumiem. Weźmy... Tak, czyli plan jest taki, aby... może włóżmy ten por. Nie, na razie nie to. Chcę pora wziąć. Albo weźmy cały koszyk i... zróbmy to tak, aby go wynieść. Więc gdy ona będzie szła po swoje przedmioty, to wtedy będzie musiała pójść dosyć daleko. A? Plan. Mam nadzieję, że wyjdzie. Bo jak ona cały czas będzie zabierała rzeczy, to będzie dosyć słabo. Także spróbujmy jeszcze raz. Papier toaletowy. I lecimy. I biegniemy. Ona nie zauważy. Co się gapisz? Nic się nie gap. To nie jest twoja sprawa. Tu się dzieją rzeczy, na które nigdy nie będziesz na tyle fajny, aby to ogarnąć. Czy ona zauważy, że wzięliśmy jej papier toaletowy? Ej, ona to wie. Co? Idź sobie. O, idzie po miotły w takim razie, więc nie zauważyła. My możemy w takim razie wziąć coś innego, czyli weźmy puszkę z jedzeniem, nasze pomidory. Włóżmy je do koszyka. Tę misję musimy zrobić bardzo szybko, aby ona nie zauważyła niczego. Mamy puszkę. Weźmy ten... płyn do czyszczenia, który będzie nam potrzebny do umycia patelni. Uciekamy. A spróbuj nakablować swojej matce, że to... Nie dotykaj mnie. Weź to. Dobra, mamy to. W ogóle tak podskoczyła delikatnie, widzieliście to? Urocza. Mamy już płyn. Pora jeszcze musimy jakoś zebrać. O! Tam widzę też szczotkę do włosów, widzieliście? Dobra, idziemy z porem. Mamy to. I co jeszcze? Szczotkę do włosów, czyli tam ona leży. O. Nie ma tutaj co oglądać, to jest po prostu zwykła gęś, która potrzebuje zakupów do domu. Czy to jest dziwne? Nie wydaje mi się. O, tu jest... O nie! Dobra, szybko weźmy... Weź to szczotkę! No nie udało ci się! Dobra, już! Już nie siedzę w twoim sklepie. Ale delikatnie... Cześć, to znowu ja! Hi! Jak nam to zadanie nie wyjdzie, to zajmiemy się czymś innym, słuchajcie, bo... Nie to. To jest ta szczotka do włosów, ale ja nigdzie nie widzę szczoteczki do zębów. Także nie wiem, gdzie ona mogłaby się znajdować. Włożyliśmy to i jeszcze została nam szczoteczka do zębów, która nie mam zielonego pojęcia, gdzie ona jest, ponieważ nie mogę jej zauważyć. Czy to jest to? Nie, to jest puszka. To jest... No co? To są jakieś dłuta, tu są parasolki. Ej, ja serio nie widzę tej szczoteczki do zębów. Czy ja jestem ślepa, czy tutaj rzeczywiście jej nie ma? Albo może ona jest jakoś tak ukryta? O, to jest nam potrzebne! Dobra, nie, to nie! Idziemy od ciebie, zajmijmy się może innym zadaniem. Jak widzicie gdzieś szczoteczkę do zębów, to proszę powiedzcie mi w komentarzu, bo jestem chyba ślepa. Oprócz tego, że mam okulary. Jakie jest pierwsze zadanie? Połam miotły. Ale... Może zajmiemy się tym później, bo nie chcę wracać do tej baby. Zatrzaśnij chłopca w budce telefonicznej. Może zajmiemy się tym młodzieńcem, który prawie nakablował mnie do swojej mamy. Ha! Idź sobie! Co, gdzie się schowa? Schowaj się, tu! Tak! No idź sobie! To jest twoje miejsce! Udało nam się? Udało nam się, on się zatrzasnął!
Dobra. Czyli ty tutaj sobie siedź, a my zajmiemy się kolejnym zadaniem. Czyli spraw, aby chłopiec założył sobie swoje okulary. Oj. To wiesz co? To musisz wyjść. Ej. Potrzebuję cię teraz. Potrzebuję cię teraz. Możesz wyjść. A tutaj ktoś inny wychodzi. Czy to jest związane z naszym kolejnym zadaniem, czyli jest... Spraw, aby ktoś odkupił swoje rzeczy, to też będzie w sklepie, ale wystąp w telewizji. A jakbyśmy tutaj po prostu weszli? Dzień dobry. Czy mogę coś nacisnąć, wcisnąć? Czy pokazuje się coś? Tu się. Halo, to ja, gęś. Proszę o... nie wiem, o... jestem spanikowana, nie wiem o co proszę, ale zostawcie moich braci i siostry. To jest rasizm. Ale mamy kolejne zadanie. Została nam jeszcze ta szczoteczka do zębów, nieszczęsna. I spraw, aby ktoś odkupił swoje rzeczy i połamiotły. No to w takim razie wszystkie trzy zadania są niestety do... Zobaczcie, jaki nos widać. To było nudne, pozwól mi. Ja byłam o wiele lepszą telewizją, pozwól mi. Ach, z nimi to w ogóle nie ma żadnej dyskusji. O! O! Już wyszedłeś? Czyżbyśmy nie mieli z tobą zadania, spraw, aby chłopiec założył nie swoje okulary? Co jeżeli... bym popchnęła ci piłkę? Albo... No dobra, nie chciałam cię przestraszyć! Chodź tutaj. Czy może powinniśmy zrobić to w ten sposób, tak jak z tym gościem, że on musi się schylić, a wtedy my mu chapsniemy okulary? Czy co mogę... Spróbujemy go zajść od tyłu i zobaczmy, co możemy na niego nakliknąć. Na razie nic. Dobra, na razie nic. Weźmy może ten samolocik, którego on chce. I co teraz? I co teraz? Ha! Dalej chcesz swój samolocik? Przepraszam, że jestem taka dla niego niemiła. Ale on też był niemiły dla mnie. Weź samolocik, a my zobaczymy, na co możemy tobie nakliknąć. Na ciebie, przepraszam. Co tam się udaje? Od tyłu go musimy. Nic na razie nie mogę na niego nakliknąć, czyli w jaki sposób mam sprawić, aby mu jakoś okulary spadły z nosa? To nie rozumiem tego. Może chcesz, żebym pograła z tą fiłkę? No. Naciskam prawym i nic się nie dzieje. Nie wiem, co mam zrobić z tym młodym. Zobaczcie, pojawiły się trzy kreseczki przy jego sznurowadłach, także musimy mu rozwiązać sznurowadła? Musimy, w takim razie musimy to zrobić od tyłu. Dobra, udało się. I co teraz? I teraz... Mamy jego okulary! Udało się! Zbliżamy. Uciekamy. Jesteśmy gęsią w okularach. Pierwsza w gatunku. I teraz... Gdzieś powinny być okulary, prawda? Żeby on założył nie swoje. To nie ja. Ja tu jestem tylko zwykłym klientem. Gdzie tu są okulary? Dobra, tutaj są. Widzę. I uciekamy. Ona bierze miotłę, a my wręczamy okulary temu gościowi. Sprawa, aby chłopiec... Dobra, mamy to. Co jeszcze? Połam miotłę oraz spraw, aby ktoś odkupił swoje rzeczy. I jeszcze ta nieszczęsna szczoteczka do zębów, której nie mogę znaleźć. Spróbujmy się rozejrzeć. Tylko tak nie za długo, żeby ten odcinek nie trwał miliarda godzin. Co mogę tutaj wziąć? Mogę to wziąć. Ale ona mi tego... To będzie bardzo trudne. No. Co za babsko. Dobra, no weź sobie tą miotłę. Nie wiem, po co to by nam miało zrobić, ale weźmy to. Bo to jest chyba taki pistolet, zobaczcie, do cen, prawda? Nie, nie możemy jej pokazać naszej kryjówki tego. Więc spróbujmy jakoś... Czy możemy to jakoś to cenę na to nabić? Dobra, ty będziesz... Idź sobie, weź sobie to. A my znowu rozejrzymy się w twoim tym. Ja wciąż szukam tej szczoteczki do zębów. Tu jest! Widzę, kasę, możemy coś nacisnąć na kasie, prawda? Nie! Tu jest kasa obok i waga. Czyli spróbujmy położyć jakieś warzywko albo owoc. No nie się patrzysz. Spróbujmy położyć jakieś warzywko...
albo owoc na wagę. I... Nie wiem, czy ja dobrze robię. Nie wiem, czy ja dobrze robię. Bo nic się na razie nie dzieje. Chciałabym nacisnąć, chciałabym nabić coś. Nic się nie dzieje, nie wiem, jak mam to zrobić. O! I teraz mogę coś nacisnąć, prawda? Mogę teraz coś nacisnąć. Czekajcie, gdyby to zrobić logicznie. Dobra, już idę sobie, psik. Psik, czy ty mnie właśnie bugujesz, że ja nie mogę wyjść? Ej, ona mnie zbugowała, że nie mogę wyjść. O, już. Już nas wykopała. Jeżeli myślę logicznie, to musimy położyć coś na wagę, nabić mu cenę i zapłacić? Dobrze myślę? Bo na razie nic takiego nie działa, co mnie martwi i to nie sprawi, że ona zapłaci za ten przedmiot. Bo sprawa, aby ktoś odkupił swoje rzeczy, czyli ona musi to odkupić. Czyli musimy tak jakby za to zapłacić, prawda? Dobrze myślę? Mam nadzieję, bo jeżeli moje sposoby nie zadziałają, to nie wiem już sama, co będę robić. Spróbujmy właśnie wziąć tę maszynę. Potrzebne mi to jest, bardzo mi potrzebne, powiedzmy bardzo potrzebne. Nie, to nie działa. I ja nie mogę, tutaj są jakieś koszulki cały czas. Nie widzę ani tej szczoteczki do zębów, ani nie widzę, w jaki sposób mogłabym sprawić, aby to zostało sprzedane. I też nie widzę, słuchajcie, w jaki sposób mogłabym sprawić, że miotła się połamie. Bo mogłabym wziąć tą miotłę, tak? O, chcesz pograć? Masz. O. Ale mogę wziąć tą miotłę, ale co ja z nią mam zrobić, żeby się połamała? Może tutaj coś jest? Zobaczmy, czy tutaj coś jest. Tu są jakieś chemikalia. Jakieś... No wejdźże. Jakieś walkie-talkie, krzesełka dla dzieci. Tutaj jest pewnie furtka do kolejnego... poziomu. Czy możemy jakoś... O, śmieci! Moje ulubione! Weźmy troszeczkę śmieci. Może tutaj... O, jest szczoteczka do zębów! Czyli... Udało się. A ja myślałam, że musimy gdzieś ją znaleźć w tym, w tym sklepie. Także zanieśmy do mojego, znaczy do naszego tajemnego koszyka. I wygląda na to, że ukończyliśmy, że zostały nam tylko dwa zadania. Spraw, aby ktoś odkupił swoje rzeczy oraz połam miotłę. Tylko, że nie wiem, w jaki sposób miałabym to zrobić. Może położyć walkie-talkie na... tym? Nie wiem, słuchajcie, tak jak w ostatnim odcinku, jeżeli wiecie, w jaki sposób to zrobić, to możecie mi to napisać. Bardzo byłoby mi miło, gdybyście też dali łapkę w górę, subskrybowali i nie wiem, śmieciowego dnia, tak jak było w Nadkanty, tylko że tutaj gęsiowego dnia? Honk honk? Do zobaczenia, miłego weekendu, cześć!